będzie dziwny vlog. No więc tak, nagrywałam przygotowań, czyli fryzury, makijażu, pakowania i tym podobnych, bo strasznie się spieszyłam. Było tak. W momencie, w którym miałam zrobić mi fryzurę, przypomniałam sobie, że ja mam obiadu, więc w pośpiechu zaczęłam przygotowywać halibuta, a gala, czy też zakończenie roku, miała trwać 4 godziny. Więc wyzwyczaiłam tak słabo. No zostało do niej jakieś 50 minut i nie było szans, żeby w takim czasie zdążyła coś przygotować, a ja, żebym zdążyła coś zjeść. Więc mój tata zaciągnął mnie do małej knajpki w bloku, żebym coś zjadła i chciała zamówić pierogi. A czas oczekiwania wynosił 25 minut, więc wzięłam pomidorówkę, który czas oczekiwania wynosił dużo mniej. I szybko ją zjadłam i wróciliśmy do domu. Wróciliśmy. Ta mama zrobiła mi koka, a ja zrobiłam sobie makijaż. Tak właściwie to pomalowałam tylko usta, bo to w końcu nie są zawody. I no nie dostanę dodatkowych punktów za błyszczące rzęsy. Zaraz potem skończyłam pakować wszystkie stroje, szczotki, lakiery i zwykłe rzeczy treningowe. No i ruszyliśmy. Ja sobie też nie nagrywałam, no bo po co? Zauważyliście, że no bo po co? To jest jedno z najdłuższych mających sens wyrażeń. Mniej więcej mających sens. Tworząc się z jedynie dwuliterowych słów, bo ja zauważyłam. Anyway, przyjechaliśmy na miejsce. Byliśmy już spóźnieni, ale się nie przejmowałam, bo myślałam, że będziemy robić indywidualną rozgrzewkę. Ale nie, okazało się, że byliśmy grupową i jej też niestety nie nagrywałam, bo byłam pewna, że zobaczy mnie trenerka, a tego wolałam uniknąć. Oczywiście, że się nagram do YouTube'a, bo nic innego nie mam. Ale spoko, tam nikt nie w ogóle czujesz, jakby nikt na ciebie nie patrzył. Bo to prawda. Trzeba być z daleka cię. No i teraz przechodzimy do momentu, które nagrywałam. A więc tutaj macie ludzi. Jeszcze więcej ludzi. I jeszcze więcej ludzi. Są przygotowania do występów i pokazów. No i tutaj macie fragmenty tych występów i pokazów. Niektóre były ładne. Inne mniej ładne. Niektóre wychodziły. A inne mniej. No teraz stawiam Wam moją galę. Wymyśliłam ją 2 dni przed występem, więc podejdźcie do niej z dystansem. Stałem z dźwiękiem, mimo że dostałem za to demonetyzację, więc... No aż tyle dla mnie znaczycie, aż tyle dla Was poświęca dla Was pieniądze, wyszukam się dla Was pieniędzy, więc... Subskrybujcie. Proszę.
takim spogalnie porządny przelat w potwornie niewygodny cekinowy strój z AliExpress, który jest prawdopodobnie przysłany razem z koroną. I ta worka to ma jeszcze metkę. Tyle, że tego nie wiedziałam, wystąpiłam z tą metką. No i tak było. Ten sobie do układu grupowego, którego wstawiłam tutaj kawałek, bo reszta wyszła beznadziejnie. I tutaj już nie ma oryginalnej piosenki, bo mi zablokują, jak to będzie oryginalna piosenka. Pewnie i tak mi go zablokują, ponieważ w sumie mam też fragmenty występów innych ludzi tutaj. Więc pewnie mi go zablokują tak czy siak. No, ale tak. I teraz zaśpiewam wam tę piosenkę, bo żebym to jakoś to, wiecie, nagrodzić. We don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say. Now I will love you as you are. Bring me down to dust. I know that there's a place for us. For we are glorious. No dobra, w każdym razie to jest tyle, nie więcej. No i to w ogóle byłoby na tyle, bo wiem, to był dziwny, bardzo dziwny vlog. No takie rzeczy trudno się nagrywa, zwłaszcza jak jest się takim spóźnianskim leniem i trzeba się spieszyć. Obiecuję, że te vlogi będą już normalne, chyba, raczej możliwe, mam nadzieję. No to pa! Well, I know that you...